witam Was bardzo serdecznie na zajęciach dotyczących ryb. Dzisiaj macie aż 3 zajęcia, każdy w innej sali, słuchajcie. Każdy trwa góra pół godzinki. Myślę, że czas nam zleci bardzo, bardzo szybko, tym bardziej, że nie tylko będziemy się uczyć, ale również będziemy się bawić. Taka nauka, słuchajcie, jest najlepsza. Nauka poprzez zabawę, więc myślę, że no dzisiaj na pewno te zajęcia udadzą się również z Waszej szkoły. Słuchajcie, moi drodzy, przyjechaliśmy tutaj razem do Was z panią Olgą, panią Klaudią z Centrum EduFan Studyni na zajęcia, które zorganizowała Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka z Władysławowa. Przyjechaliśmy Wam również powiedzieć nie tylko o rybkach, ale również o tym, że w lipcu, już w wakacje, w Władysławowie zostanie otwarte Centrum Edukacji i Promocji Północnego Szlaku Rybackiego. Także zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Na pewno będzie bardzo ciekawie, ale lokalna grupa rybacka nie tylko przygotowała dla Was te zajęcia, ale również konkurs. I konkurs polega na tym, że razem grupowo, w jakichś mniejszych bądź większych grupkach, możecie przygotować model ryby bałtyckiej. Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka zorganizowała projekt dla dzieci w wieku 5-8 lat. To są dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, m.in. gminy Puck. Projekt nosi tytuł Znawca Ryb i jego celem jest zapoznanie dzieciaków z rybą, z jej budową, ze środowiskiem życia, z gatunkami, jakie żyją w naszym Morzu Bałtyckim, ale nie tylko, także w jeziorach, oraz bardzo ważna część, która się dotyczy odżywiania, czyli rola ryby w naszym jadłospisie. Zajęcia poprzez zabawę, prawda? Bo na to stawiacie, czy ta forma jest dobrym przekazem przekazania wiedzy tym najmłodszym? Tak, według nas taki sposób prowadzenia zajęć, edukacja przez zabawę, jest najbardziej efektywny, ponieważ już z tych pierwszych zajęć widzimy, że dzieciaki się przede wszystkim bardzo dobrze bawią, ale też zapamiętują z tych zajęć bardzo wiele. Czyli znają gatunki po takich zajęciach, ponieważ organizatorzy prowadzący sprawdzają później, utrwalają tą wiedzę. W projekcie biorą udział 22 placówki z powiatu puckiego i z gminy Wejherowo. Łącznie chcemy przeszkolić 1200 dzieciaków. Przez ten projekt również chcemy zapromować nowo powstałe, jeszcze nie otwarte, ale wkrótce będzie otwarte Centrum Promocji i Edukacji we Władysławowie. Będzie to miejsce dla dzieciaków, ale nie tylko, z całego powiatu, gdzie będą mogli odwiedzić i właśnie uczestniczyć w podobnych zajęciach, odwiedzić interaktywne wystawy i również podobne tematy rozwijać. Planujemy oficjalne otwarcie na początku lipca tego roku.